Cześć, dziś pierwsza gra z cyklu. Oceniam wasze replaye. Pierwszy podesłany przez Gromka. Zobaczymy, czy Lama miała łatwą grę, czy musiał się trochę natrudzić, żeby coś tutaj zrobić. Śmietnikiem gra, więc wyzwanie jest. To jest cały czas, uważam, najgorszy okręt podwodny 10 tieru, jaki aktualnie jest dostępny. Wiem, że ma dużo torped, ale ma też tyle samo, ile wyrzutni torpedowych, tyle wad. No cóż, póki się nic nie dzieje, zobaczmy, jak w ogóle polosowało. No nie jest to jakieś mega trudne wyzwanie dla niszczyciela, jest tylko jeden dedek. Jest lotnia, co prawda, co przeszkadza, ale ogólnie mogło być 100 razy gorzej, mogło być 5 dedeków naprzeciwko i lotnia i na przykład 1 czy 2 pancerniki. W takich losowaniach okręty podwodne za bardzo nie mają co robić i niewiele zazwyczaj ugrywają. Tutaj, tak jak widać, jest na kogo polować. Jak widzieliście, najpierw wystrzelone takie torpedy, trochę na blinda. Też tak często robię. No, zawsze coś może wpaść. Nigdy nie wiadomo, kto tam gdzie płynie. Na jakieś takie stałe miejscówki można sobie tak torpedować. Póki co cały czas widzę, że w zanurzeniu. I zobaczymy, co będzie. Już wiadomo, że coś jest na A. No i jest dymek, więc jest to dedeczek. I to taki dosyć upierdliwy, bo Daring to jest jednostka, która może dosyć skutecznie zwalczać wszystkie okręty podwodne. Okej. Jest namiar, zobaczymy, czy celny. Jest celny. I od razu widzę dyl. Nie ma co się dziwić. Wsparcie. Zobaczcie, gdzie jest wsparcie, jak zawsze tam. Wsparcie robi pod siebie. Okręty podwodne najczęściej działają same. Grosse Kurfürst to Ares. To chyba jest polski klan, z tego co pamiętam. Nie wiem, czemu nie zdjął tego. Dostał wszystko. Słabo, bo tak naprawdę nie musiał tego przyjmować. Miał bardzo dużo czasu, żeby uniknąć tych torped. Wystarczyło zdjąć erkę i no zacząć się przemieszczać. Więc jakieś takie te torpedki naprawdę bardzo łatwo znalazły cel. Ale dobre odskoczenie, nic tutaj nie poleciało. Więc już Grosse Kurfürst, 35 tysięcy HP-ków. Chudszy. Jest straszerek wykryty. Więc tutaj fajnie by było, jakby udało się go szybko zniszczyć. Zobaczcie, mogą aż tutaj naprawdę... No właśnie, no właśnie. Tych samolotów mogło tutaj polecieć bardzo dużo na niego. Sami widzicie, okręt podwodny wykryty, to okręt podwodny martwy. Nie mają one żadnych szans tutaj na przeżycie, jak tylko coś się gdzieś pingnie. Czy to sonar, czy radar, czy inny okręt podwodny, jest po prostu pozamiatane. Niestety. Tutaj Minotaur, bardzo fajny cel. Lubię atakować takie krążowniki, jak Minusie. On akurat dosyć tutaj trzeźwo się zachowuje i szybko reaguje. Jinan też jest bardzo przyjemnym celem. Zazwyczaj operuje właśnie w dymie, czyli musi gdzieś stać. Niewygodnie jest mu uciekać. Więc tutaj te dwa krążki mają no, tak nieciekawą sytuację. Jak widzicie, już się tam niewiele dobrego dzieje. Muszą... Pokrzyżowane zostały ich po prostu tutaj plany stania w dymie i sobie pompowania. I oczywiście storpedować jest trudno i tak fajnie, że jakaś tutaj torpeda wlazła. No bo to są bardzo zwrotne i małe okręty, więc jak zaczną sobie tam manewrować, to powymijają te torpedy. Ale najważniejsze, co tutaj się stało, to właśnie to, że one padły. Bo ten Minotaur już jest ledwo żywy, ten Jinan też został rozmielony. No i widzimy, formacja tarło u czerwonych, rozmieszczenie floty no,
wybaczcie, tutaj już się cisną naprawdę niecenzuralne słowa. No jak oni stoją, zobaczcie, w półkolu torpienia, zobaczcie jak wygląda to, no dosłownie w półkolu torpienia stoją, patrzcie. No kabaret, po prostu kabaret. Zamiast się rozstawić na szeroko, żeby właśnie nie można było flankować, żeby nie można było jakiegoś crossfire'a robić, no to oni... Nie wiem, nie mam naprawdę badego pojęcia, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, że już tak naprawdę za chwilę będzie 5 okrętów na jednej kratce. Bardziej syfiaście grać się nie da. Więc tutaj wszyscy gracze w czerwonej, co tutaj stali, no gratuluję pomysłu na grę, ale obawiam się, że jest to tragedia. No cóż, jedna torpedka w ciemno już znalazła te resztki Minotaura. Więc tutaj bardzo fajnie, bo on by... Wiecie, każdy okręt nawet z 1 HP może dalej strzelać, torpedować, jest groźny, może spotować, może zajmować kapy, więc trzeba kończyć. No nie mogę, jak widzę te rozstawienia floty. No nie namęczyłeś tutaj się grą, tyle ci powiem. Nie musiałeś się tutaj za bardzo męczyć, bo goście stoją po prostu rewelacyjnie. No zobaczcie, oni są z drugiej strony tak samo objeżdżani, tak jakby byli parówką hot dogu. Kanapka się domyka. No to jest... tragedia. To jest przykład bitew, jak nie powinno się rozstawiać okrętów. Żal ściska wszystkie litery. Wiecie, co jest jeszcze najgorsze, że tutaj przy tak gównianym rozstawieniu jest dalej wyrównane starcie, jest 4 do 4 w killach. Więc... no, poziom sięgnął dnia, puka już od dno chyba z drugiej strony. Była detonacja. No, tutaj dużo darmowych HP-ków padło, proszę pana. Hate subs. A ja nie lubię graczy, którzy stoją na końcu i się modlą. A potem są zdziwieni, jak dostają plomby. Stałeś jak dupa i zginąłeś jak dupa. No, trudno. Przykra sprawa. Możesz sobie hejtować kogo chcesz. Tak samo by cię tutaj dojechał jakiś niszczyciel torpedowy, nawet krążownik torpedowy. Tutaj taki minotał tak samo by wyszedł gdzieś, postawił dymek, zaczął torpedować i pozamiatane, ewentualnie Jinan z niewidki tak samo by go rozjechał, jakby tutaj był. Tak więc to nie jest kwestia subów. Suby można, jak widać na załączonym obrazku, łatwo wyłączać, ale trzeba oczywiście najpierw no, je zlokalizować, a potem docisnąć jak każdy okręt. Więc cóż, tutaj jak widzicie, czerwoni już nie wiedzą, co mają robić, więc zaczęli jakieś dziwne ruchy, już w ogóle każdy popłynął w swoją stronę. Ta bitwa to jest żal. No nie spodziewałem się żadnego wielkiego starcia, że tutaj Gromek zrobi na jakichś sensownych graczach ciekawy wynik. Tutaj ta druga strona to po prostu bieda. Bieda i jeszcze raz bieda. Jest lotnia, już ją tutaj widać, więc może będzie przeatakowana. Dużo HP-ków do wzięcia. 164 tysiące już są, więc już w tym momencie wynik jak na suba. Całkiem fajne, jak na śmietnika, to już w ogóle rekord świata. No cóż. Tutaj może jeszcze... troszkę o śmietniku, póki tam torpedy sobie cisną. Tuż Gromek powinien iść w zanurzenie. Nie wiem, na co czeka. Nie wiem, na co czeka. Golotnia zobaczy. No właśnie, w tym momencie to jest dupa. Ja bym jednak uciekał. Nie mam pojęcia, czemu się nie zanurzył. To jest błąd. Miał jeszcze minutę, mógł spokojnie przeczekać te samoloty. Teraz, jak widzicie, lotnia już unika. Zmieniła po prostu... Widać, że gościu na lotni ogarnia po prostu. Bo zmienił kierunek, w którym sobie... tutaj płynął, więc te torpedy mogły trafić, nie trafiły. Ja cały czas powtarzam, że lotni nie wolno pokazać, że jest namierzana, że coś już płynie w jej stronę.
Jeśli jest wykryta, to ma być wykryta tylko na chwilę, od razu przestać być wykrywana, jak już torpedy pójdą. Ona ma, mówię, być nieświadoma. Ma się dowiedzieć dopiero, jak już torpedy będą przed jej rejkiem i po prostu tylko otworzyć dziuba i łapać je. Dlatego nie wiem, czemu tutaj jest cały czas na powierzchni. Jest jeszcze pancernik po prawej stronie, który mógł mu walnąć. Nie mam pojęcia, co on tutaj odpierdzielił. Gromosław, o co tutaj chodziło? Nie wiem. Masz, kurde, działko. Masz gościa na 5-7, jesteś na powierzchni, mógłbyś odpalić wszystkie torpedy, przełączyć na działko i z działka strzelić w tej lotni. Czemu ty się nie zanurzasz? No już tak na hojraka teraz gra, że naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa. Nie wiem, czy tak chciał przykozaczyć, że lotnie rozwali sobie, będąc na powierzchni. Nie wiem. No i tak jak mówię, działko, chłopie. To jest jedyna dziesiątka, która ma działko i mogłeś tutaj cały czas sobie strzelać. Już zasięg był. Więc dziwna ta końcówka. Mogła być lepsza. Można było lotnie zaskoczyć. Nie wiem, może myślał po prostu, że i tak się skończy bitwa, więc sobie powygłupia się i tak jest wygrana. No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale można było tutaj tą lotnię bardziej sponiewierać, nawet rozwalić, jakby się ją atakowało, będąc niewidzialnym, no i bezpiecznie oczywiście, i nie zginąć. No ale mniejsza, no, może taki szpan, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie, jak widzicie, można podwodniakiem też sobie trochę poszaleć, jak przeciwnik dupa, no to można z nim robić coś się chce. No cóż, tak to tutaj wyglądało. Jeśli macie podobne powtórki, albo i lepsze, czego wam życzę, możecie wysyłać i oczywiście też napisać mi na przykład pod filmem, że wysłaliście ujeamaupawp.pl. To jest mój śmieciowy, taki zapasowy e-mail, ale na powtórki myślę, że jak znalazł. Tak więc czekam. Selekcjoner GMO chętnie zobaczy, co tam ciekawego w Wowsiku odstawiacie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, cześć!